tutaj Pushing Girl i witam w kolejnym Summer Vlog. Za tydzień będziemy wyjeżdżać, a gdzie? Na razie wam nie powiem i muszę się spakować. I dzisiaj widzę się z moją koleżanką Andzią, którą na pewno pamiętacie z moich filmów. Muszę oczyścić kryształki, muszę makijaż zrobić, ojojoj. Właśnie piję sobie herbatkę bez cytryny, bo nie mamy. I oglądam serial Gliniarze. Muszę wam powiedzieć, ostatnio bardzo lubię takie kryminalne seriale. Ciocia Aga cały czas, wyłącz to Vera, wyłącz to, ale to jest takie wciągające. Witam w moim pokoju. Walizki już są przygotowane, ja to położę. Jest bardzo ciężkie i chciałam wam pokazać klapki, które ostatnio kupiłam w Reserved, bo mam klapki bardzo fajne, ale już w nich chodzę 2 lata, 3 i one są takie rozczłapane, że normalnie nie da się w nich chodzić, więc kupiłam sobie nowe. Tutaj mają taką ładną skórzoną wkładkę, a tutaj są niebieskie. Były też różowe, ale muszę wam coś powiedzieć, nie przepadam naprawdę za różowym. Nigdy nie lubiłam, fioletowego też nie lubię. Patrzcie, fioletowego nie lubię, a mam liliowe kroksy. Muszę wam powiedzieć, że to są najwygodniejsze ciaczki po domu, na polu. Ever. A wiecie czemu ciaczki? Vera, co to ciaczki? Już wam opowiem. Byłam kiedyś z Jurką i z Karoliną w galerii Raj. I nie wiem, czy Ciaga coś powiedziała, że wy ciaczkami. Zaczęłyśmy się z tego śmiać. I powiedziałam do Jurki, chodźmy do CCC i zapytamy się, czy sprzedają ciaczki. No i tak się zaczęło. Chodziłyśmy po sklepach i ja to nawet nagrałam na telefonie, tylko że to już chyba skasowałam. Chodziłyśmy po sklepach i się pytałyśmy, przepraszam, sprzedajecie ciaczki? Karolina się pani zapytała, Julka się dała. Julka się nie zapytała, ja się 3 razy zapytałam i Karolina zawsze, jak jesteśmy w galerii Rivera, idziemy po ciaczki, idziemy po ciaczki. Pomyliłam się, Julka się 1 raz zapytała na końcu, byłyśmy w Warnie. I podeszła do pani i się zapytała, proszę pani, są to te ciaczki? A pani się zapytała, co to ciaczki? A Jurka, pojechałam tylko ciuchy. I najgorsze było to, że tutaj stała pani, tutaj Jurka, a koło nas wszędzie ciuchy. I pani się tak na nas popatrzyła. Okej, dzieci. I nam pokazała, że ciuchy dla dzieci są tam. Jezus, ale obciech. I później musiałyśmy tam iść i udawać, że oglądamy. Jak jesteśmy przy zakupach, to jeszcze jak byłam... Hebe? Hebe chyba. To kupiłam sobie rzeczy do opalania. Już jeden hint, gdzie my jedziemy. Będzie tam bardzo ciepło i będzie dużo słońca. To jest taki spray do opalania. Protective Dry Spray Oilness. Tego nigdy nie używałam. I tutaj mamy Protective Sun Lotion, czyli balsam do opalania. Olejek jest z filtrem 30, a balsam 15. A teraz, tadam, Vera będzie czyścić kamerolce. Wiecie co, wy zawsze widzicie, jak ja czyszczę kamerolce kadzidłem, ale można je też oczyścić na przykład wodą. I słyszałam też, że solą, ale nie wiem, czy sól chyba jest, żeby nabrały troszeczkę energii. Da się je też pod księżyc, bo ja wierzę, że księżyc ma tam bardzo mocną energię i jakby magia, i one wtedy nabierają bardziej energii i oczyszczają się. Można też to zrobić white sage, ale to jest tylko dla Native American ludzi, więc nie dla nas, nie możemy tego używać. I więc teraz będę wam pokazywała, jak oczyszczam moje kryształki. To jest bardzo proste, normalnie musicie je po prostu dać i się oczyszczają. Teraz tak, oczyściłam swoje kryształki i teraz jeszcze na makijaż. Chcę zrobić taki, kilka dni temu taki właśnie zrobiłam, smoky eye eyeliner i bardzo ładnie wyszło, więc spróbujemy kolejny raz, a jak mi nie wyjdzie, to zrobimy normalny eyeliner. Stay, stay.
One hour later. Prawie dwie godziny później i jedno oko zrobione, rozumiecie to? Ja musiałam to zmyć 4 razy, no bo mi to nie wychodziło. I normalnie, kurczę, patrzcie, to takie ten, bo cały czas tutaj maziałam sobie, nie wiedziałam co mam robić, źle robiłam to, kolor źle, tutaj mi się wylewało, tutaj mam wszędzie. Jezu! Bardzo trudne. Trudniejsze niż normalny eyeliner. Ale wiecie, muszę to jakoś zrobić. I wrócę do was, jak będę miała drugie oko już zrobione. Mam nadzieję. O, i miałyśmy iść na lody, ale akurat idziemy na mrożoną kawę w Maestro. Zrobiłam sobie zdjęcia, wrzucę wam na Insta. Ta kawa jest taka dobra, jest przepyszna, Jezu, taka słodka, nie jest gorzka. I tam są jeszcze polewy czekoladowe, to jest niebo w gębie. Dobra, ja spadam, bo muszę to zrobić. Ja z Karoliną właśnie jesteśmy w Kiku, bo chciałam sobie kupić takie mici słoiczki. O, tutaj są do speldżarów i muszę wam powiedzieć, 6 takich małych za 4 zł. Zobaczymy, co tutaj mają i idziemy do Epika. No i widzicie, dobrze, że kupiłam ostatnio drugą część Jujutsu Kaisen. No oczywiście oglądałam anime i też czytam mangę, ale też bym chciała sobie kupić, tak żeby na szafce sobie postawić. I właśnie nie ma teraz ani pierwszej części, ani drugiej, więc dobrze, że wtedy kupiłam. Jest My Hero Academia. Co to? A, Fire Force, Heavy Groovy, Hanako Toilet Bound. To była pierwsza część? Tak, pierwsza. Druga i później trzecia i czwarta, trzecia, druga, czwarta, dziewiąta. O, widzisz, nie ma. A teraz muszę kolejne 2 tygodnie czekać na trzecią część. Patrzcie, znalazłam normalnie przepiękną sukienkę. I najpierw ja i ciocia Aga najpierw myślałyśmy, że to jest taka sukienka nocna. Ale nie, okazuje się, że właśnie taki to nie jest sukienka nocna i pasuje do moich butów. Kupuję, piękna jest! Bułek, jak to widzisz, to sorry. Właśnie wracam do domu, jest 23. Obiadu dzisiaj nie jadłam, miałam tylko śniadanie i baszcz, więc sam do domu. No jadłaś obiad w postaci pierwszego dania. No właśnie, bo z jajkiem. Tak, bo ale ziemniakami nie mógłby być, bo gdyby się pojawiły ziemniaki na talerzu, to Weronika by chyba sam barszcz by piła łyżeczką. No, nie lubię ziemniaków. Miałam z jajkiem i później miałam jakby obiadokolacja, ale o tej godzinie to już kolacja. Hotdoga, żabki. No, muszę wam powiedzieć, jestem tutaj już ponad miesiąc i nie miałam jeszcze hotdoga, żabki. I zjadłam i normalnie i w końcu przyszedł ten dzień i ta okazja, że byłyśmy koło żabki. Weronika była głodna. No to ja mówię, dobra, to zamówię ci hotdoga, o ile mają skorupkę, tak? Nie byłam głodna, miałam po prostu ochotę na hotdoga. No tak kłamałaś, żeby już się boli z głodu. No. Ej, kłamczucho jedna. Teraz wam coś opowiem. Ciocia Aga będzie się wtrącała, bo ja pewnie coś tam przekręcę. 23, co nie wiem, jest ciemno i muszę wam powiedzieć, auto jedzie. Jest bardzo spokojnie, nikogo tutaj nie ma. O, kotek idzie, kotek idzie. Oj. Nie wiem, czy widzicie kotka. To zanim wam opowiem, wiem. Zanim opowiem historię, to popatrzcie na ich chudzie. Ale jak właśnie widzicie kota, macie pewne, że on nie jeździ, więc nie powinno się to wołać, bo jak kot jest używany do ludzi, to może podejść do was, a w tym momencie można będzie zechwany kiedy ma kota. Zwierząt nie woła. Chodzie, ty idziesz. Szybciutko. Nie jeździ kot, bo inaczej by go tutaj dawno. Szybciutko. Na zdrowie, Vera! A teraz powiem wam, co się stało, jak przechodziłyśmy przez światło. Oczywiście my... Przejście dla pieszych, jak się jedzie na Kościuszki. Pod wiadukt, Dębica. Tak. I my zawsze czekamy, aż będzie czerwone... Nie! Jak jest czerwone światło, to nie przechodzimy. My czekamy, aż będzie zielone. I słuchajcie, stoimy na tym przejściu, światło się zmieniło na zielone. Przechodzimy, a młody mężczyzna w bardzo małym samochodzie, wydaje mi się, że albo to był taki mały 3-drzwiowy Seat, albo Polo, no nie jestem pewna, na pewno granatowy, na świetle zielonym, jak my przechodzimy od ulicy Głównej, czyli od Rzeszowskiej, skręcał w Kościuszki i słuchajcie, mało brakło, by nas potrącił. Mnie i Weronikę, a z nami jeszcze szło dwóch mężczyzn. Tak. I normalnie później ciocia... Mowa w ostatniej chwili. A to nie jest pierwszy raz? Nie, on dalej jechał.
Nie, wyhamowo Wersia. Tak? Nie, nie wiem, ja nie patrzyłam. Ale to nie jest już raz, bo na tym przejściu dla pieszych to już była taka druga sytuacja, jak przechodziłam. Raz kobieta też przejechała i byłam wtedy sama i też przechodziłam na zielonym świetle. Oh my god. Więc nie wiem, czy synchronizacja tych świateł jest felerna, czy po prostu kierowcy nie patrzą na sygnalizację. Nie. Ale najśmieszniejsze było to, i miałam ci o tym powiedzieć, a powiedziałam, tam, że to się stało i później normalnie szłyśmy, jakby się nic nie stało. No to co miałam robić, to miałam gonić ten samochód. Tak! No co? Nie no, tak śmiesznie po prostu, auto nas prawie przejechało, a my po prostu normalnie chodzimy. Auto by nas przejechało. Jest 23, cieciła go. 23. I by nas przejechało. A nie przejechało. Jeszcze idziemy o własnych siłach i o własnych nogach.